Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Muras. Od 12 lat zawodowo zajmuję się importem i dystrybucją żywności ekologicznej, między innymi właśnie oleju palmowego. I chciałbym trochę ten temat bardziej nakreślić, ponieważ ostatnio dużo słychać o tym właśnie, o działaniu oleju palmowego, jak to jest. I chciałbym tak mniej więcej nakreślić, o co w ogóle chodzi w tym problemie, jak wyglądają uprawy, jaki ma wpływ na nasze zdrowie. No i pierwsze pytanie jest, czy olej palmowy używać, czy unikać? I tutaj niestety nie ma jednej odpowiedzi, dlatego że nie jest to takie proste, bo nie każdy olej palmowy jest taki sam i nie wszystko, możemy po prostu zamknąć to, ten temat. Czyli tak na początku może przedstawię, tak jak mówiłem, są trzy rodzaje oleju palmowego. Jest to olej palmowy czerwony, jest on tłoczony, można powiedzieć, na zimno, później opiszę cały proces tego, ale jest to tłuszcz nierafinowany. On do 22 stopni Celsjusza ma postać stałą, taką konsystencję pomarańczową, czerwono-pomarańczową i to jest olej jak najbardziej naturalny. Tylko tutaj mamy około maksymalnie 1% światowych upraw jest w tej jakości. Drugi to jest biały, który często jest nazywany żółty. To jest po prostu rafinowany olej palmowy. Go jest najwięcej. I najgorszy to jest biały, który jest zawsze biały, to jest olej utwardzany. Mimo iż olej palmowy wytrzymuje tam do 22 stopni Celsjusza, jest w postaci stałej, więc jest fajnym nośnikiem, ale i tak się go utwardza, żeby te temperatury jeszcze bardziej podwyższyć. Wtedy utrzymujemy nawet tam 30-40 stopni, on się nie rozpuszcza. Najczęściej jest to do margaryny używane, w różnym przemyśle spożywczym. I właśnie gdzie można znaleźć olej palmowy? Bo to nie jest tylko tak, że olej palmowy po prostu mamy w składzie, kupujemy jako osobny, tylko jest w produktach do smażenia w gastronomii. Najczęściej wszystkie, powiedzmy, frytki, burgery, takie rzeczy na pełnym tłuszczu, to są smażone na fryturach i jest to olej palmowy rafinowany. To jest tłuszcz, który jest poddany obróbce cieplnej, wysokiej i nie ma żadnych właściwości, ale wytrzymuje wysokie temperatury, więc nie powoduje tłuszczu w trans, więc znów nie przypala się. Więc to jest taki, powiedzmy, średnio korzystny. Margaryny, gdzie jest całkowicie utwardzany olej palmowy. W słodyczach, w gotowych daniach często jest, w kosmetykach, w szamponach, w płynach do kąpieli. W pastach do zębów często znajduje się, w biopaliwa się od nich produkuje, w środkach czystości, szampony do zwierząt, czyli tak naprawdę prawie wszędzie możemy znaleźć olej palmowy. I olej palmowy, warto sobie sprawdzać etykiety, jak to wygląda, żeby go też jak najbardziej ograniczyć, ale on nie zawsze mamy w składzie po prostu napisane olej palmowy. Często wygląda to tak, że mamy napisane olej roślinny utwardzany, olej z palmy może być, olej z pestki palmy, olej pochodzenia roślinnego, olej palmowy. W kosmetykach to jest palm olein, ocyt palmityn albo Aerolis guinis. To jest Aerolis guinis z łaciny, to jest olej gwinejski. Z tego właśnie pochodzą z tej rośliny te owoce. I zaraz tak na początku właśnie, czy można używać olej palmowy? Nie powinno się używać. Jeżeli mamy czerwony olej palmowy, to jak najbardziej, bo to jest po prostu naturalny olej, tak jak był. On już jest parę setek lat, może nawet tysięcy używany. Tradycyjnie to jest tak jak u nas rzepak, jak z oliwki, po prostu jest z surowca tłoczony olej, bez rafinacji, więc wszystkie wartości z owocu są przekazane do tłuszczu, ale najczęściej właśnie jest używany palmowy rafinowany i utwardzany. No i tutaj ja bym polecał unikać jak najmniej tego produktu. On nie ma takiego korzystnego wpływu dla naszego zdrowia, dlatego że w większości jest to tłuszcz bez żadnych wartości odżywczych, który po prostu nie trawi się przez nasz organizm. Prowadzi do różnych też dolegliwości, jeżeli w nadmiernych ilościach spożywamy, to może na przykład prowadzić do miażdżycy, do cukrzycy, otyłości brzusznej, ponieważ organizm nie trawi tego tłuszczu, nie ma tam żadnych wartości odżywczych. Produkcja oleju palmowego. Jak wygląda w ogóle produkcja oleju palmowego? Bo ogólnie z olejem palmowym jest tak, że to jest olej, roślina, która ma najwięcej olejów roślinnych na świecie jest produkowane. To jest około 40% wszystkich olejów roślinnych na całym świecie, to jest właśnie palma. I mamy produkcje konwencjonalne. Tutaj góruje
jeżeli chodzi o produkcję. Na początku powiem tak, olej palmowy powstaje z olejowca gwinejskiego i on rośnie w paśmie równikowym, tak 10 stopni do góry, 10 w dół, więc mamy Azja, mamy Afryka i Ameryka Łacińska. I tak, 85% wszystkich upraw światowych to jest Malezja i Indonezja i tam najczęściej są produkowane konwencjonalne uprawy. Polega to na tym, że robi się monokulturowe uprawy, najczęściej w miejscach lasów deszczowych wycina się lasy deszczowe, żeby sadzić palmę. Palmę używa się dlatego, że osiągamy rocznie z hektara do 4 ton oleju, przy czym rzepak to mamy około 800 kg, soja 600, więc jest najbardziej wydajnym. Z jednej strony brzmi to fajnie, no bo mamy na małej ilości połaci mamy dużo ilości oleju, no ale problem jest taki, że z roku na rok zapotrzebowanie na ten olej rośnie. Dlatego, no, że tak jak wcześniej pokazywałem, praktycznie w każdym produkcie jest on dostępny, więc my możemy na to wpływać tak, że no, ograniczyć sobie spożywanie tych produktów, przy czym w większości to nie są produkty pierwszej potrzeby, więc no, naprawdę można gdzieś to zacząć kontrolować. I to są uprawy, które no, tutaj jest nastawione typowo na zysk. Najczęściej ludność, która tam mieszka, rolnicy, nie przejmują się za bardzo środowiskiem, wpływu na środowisko, na zdrowie, no dlatego, że oni też nie zarabiają za dużo, więc zależy im tylko, żeby małym kosztem jak najwięcej po prostu zarobić, żeby też wyżywić swoją rodzinę. Niestety tak to też jest problem ekonomiczny. Jest jeszcze kolejny teraz, od paru lat powstały projekty, to są certyfikaty zrównoważonych upraw oleju palmowego. I tutaj to jest takie mniejsze zło, można powiedzieć. No, są zwolennicy tego, ja to tak podchodzę jeszcze sceptycznie do tego, bo tutaj są różne normy. Te normy narzuciła na uprawy oleju palmowego Ameryka i Europa przede wszystkim. No i tutaj te normy powinny określać, w których terenach można posadzić, jakie ilości. Powinno się to tylko teraz na wypalonych ziemiach, nie wypalać nowych lasów. Problem tutaj jeszcze jest taki, może to się też poprawi w przyszłości, że europejskie normy i amerykańskie często nie pokrywają się w ogóle z normami azjatyckimi, więc ci producenci troszkę to przekłamują, piszą, że utrzymują te normy, mogą one być całkowicie różne, ale jest to jakiś, powiedzmy, sposób na iście do przodu i aspekt taki ekonomiczny, ekologiczny, jak i zdrowotny, przy czym nadal tutaj się produkuje oleje przede wszystkim rafinowane, które są rafinowane i utwardzane, więc tutaj raczej nie liczymy na jakieś uprawy pełnowartościowe. Jest jedno takie właśnie rozwiązanie, to są te oleje, których jest 1% na rynku. To są produkty z upraw ekologicznych i sprawiedliwych handlów. Prawie dwa kraje są, które prowadzą takie uprawy, to jest Ekwador. Ekwador od paru lat nie wysyła w ogóle na rynek europejski, zaopatruje tylko Amerykę, a do Europy można z Gany. Są uprawy z Gany. Gana wpadła na taki pomysł, żeby produkować olej palmowy w mniejszych ilościach, ale dobrej jakości. Dzięki temu no, tak naprawdę gospodarka rośnie, oni zarabiają więcej i tak mają odbiorców na ten olej palmowy, dlatego że też świadomość właśnie w Europie czy w Ameryce rośnie, a nie muszą takich dużych połaci lasów deszczowych wycinać. Wygląda to tak, że taki konwencjonalna olejarnia, produkcja zużywa od 500 do 1000 ton owocu olejowca tygodniowo. To jest tak standardowo. Przy ekologicznych uprawach maksymalnie przy już takich najlepszej porze osiąga się do 30 ton. Także to jest ułamek tego, co robimy naturalnie. Ja później opowiem, dlaczego też tak jest. Jest to spowodowane tym, że inaczej się uprawia. Musi być dojrzały owoc, inaczej się go przetwarza, więc nie jesteśmy w stanie w ekologicznej i sprawiedliwym handlu wytworzyć więcej tego oleju. Więc zawsze, jeżeli już olej palmowy, to warto zwrócić tutaj szczególnie uwagę tutaj właśnie na ekologię i sprawiedliwy handel. Tym bardziej, że to nie jest produkt pierwszej potrzeby, ale możemy śmiało z niego korzystać. Z właściwości tak jak z oliwy z oliwek czy z innych olei. Właśnie tak często też teraz pokazuje się takie uprawy i zdjęcia, gdzie te właśnie są orangutany,
gdzie zwierzęta są zabijane przez to, najczęściej też są zabijane i również no, przez przemysł spożywczy, jak również przez samych rolników, którzy no, te zwierzęta są szkodnikami na ich uprawach, więc oni się ich pozbywają, ale toczy się najczęściej konwencjonalnych upraw, bo na przykład w Borneo, Sumatra aktualnie będzie około 70-75% powierzchni lasów jest zamienione na uprawy monokulturowe oleju palmowego. I stąd jest ten problem, zwierzęta nie mają gdzie miejsca, więc żywią się tym olejowcem gwinejskim, powodują straty, więc rolnicy sami się ich pozbywają, często nielegalnie, bo to jest proces, który nikt legalnie się do tego nie przyznaje, no ale niestety do tego dochodzi. I tutaj też tak, ze względu takiego ekonomicznego, no gdybyśmy całkowicie zrezygnowali z olejów palmowych, co będzie ciężkie, bo, no bo cały powiedzmy świat, no 40% stoi na tym oleju palmowym, no to jeżeli całkowicie zrezygnujemy, to też jest problem ekonomiczny dla ludności, która się tym zajmuje tam miejscowo. Ale jeżeli zmieniamy właśnie bardziej takie, przynajmniej według mnie, zmieniamy takie podejście i kupujemy wysokiej jakości produkt, no to też więcej za niego płacimy, więcej zostaje na miejscu, nie trzeba produkować w takich dużych ilościach. Czyli to unikamy ogólnie hiperkonsumpcjonizmu, jemy mniej, a jak jakieś ciastka czy coś, to lepiej, lepszej jakości. Oleje palmowe ekologiczne są, nigdy nie są dodawane do żywności, także jeżeli widzimy gdzieś w składzie, że jest dodatek oleju palmowego, czy w kosmetykach, środkach, to na pewno nie jest to ekologiczny, dlatego że on ma bardzo intensywny smak i barwę. To by na pewno zepsuło smak, wpłynęło na konsystencję, więc używa się tych rafinowanych, utwardzanych, bo one są pozbawione smaku, pozbawione zapachu. Więc po prostu są super nośnikiem, wytrzymują dobre temperatury, ciastka się nie rozpuszczają, nawet w latach mamy 30 stopni, więc dlatego się to najczęściej używa taki olej. I tutaj właśnie już, tak jak wspominałem o tym, opowiem trochę o tym oleju palmowym czerwonym, który jest najrzadziej spotykany. Olej palmowy czerwony jest tłoczony tylko z miąższu. W odróżnieniu od konwencjonalnych, który jest tłoczony najczęściej też z pestką. Owoc tutaj za chwilę też będą, to jest taki malutkie ziarenka, która pestka zajmuje prawie połowę owocu. Można z niego też wytłoczyć tłuszcz, ale on wtedy jest bez wartości odżywczych. Wszystkie te wartości odżywcze znajdują się w olejowcu właśnie w tym miąższu, który jest taki czerwony, pomarańczowo-czerwony. W zależności też od regionów, ten z Ameryki Łacińskiej będzie troszkę jaśniejszy, afrykański jest ciemniejszy, podam w zależności też właśnie już od gleby i właściwości takich środowiskowych. Olej palmowy czerwony pozyskiwany jest bez rafinacji. I to jest ten olej, który jest dużo droższy w produkcji, dlatego że tutaj obiera się, tak jak mówiłem właśnie, jest tylko ułamek właśnie tej produkcji tygodniowo, obiera się owoce, które trzeba parę dni, to najczęściej do 48 godzin w sumie się moczy, w takiej letniej wodzie nawet do 70 stopni Celsjusza, dlatego że ten owoc jest bardzo twardy i wtedy po wymoczeniu tego owocu spuszcza się wodę, i on jak już jest miękki, wtedy możemy go tłoczyć na zimno. Dlatego też warto zwrócić uwagę nawet w ekologicznych olejach przy oleju palmowym. To jest w sumie jedyny taki wśród olei. Nigdy nie będzie informacji, że jest tłoczony na zimno. On w sumie jest tłoczony na zimno, ale przez ten proces, który trzeba go namaczać w ciepłej wodzie, nie można używać tego określenia, bo tłoczenie na zimno to jest 30-40 stopni. Zawsze jeżeli w procesie jest więcej, to ten proces musi być odrzucony, ale nie ma informacji o rafinacji. A każdy inny olej musi mieć, jeżeli jest rafinowany, utwardzany, powinna być ta informacja zawarta. I dodatkowo taki olej produkuje się tak, że, bo to są przeważnie takie skupy mniejsze, rolnicy mogą maksymalnie też w tych projektach uprawiać do 2 hektarów. Czyli nie może mieć większej powierzchni uprawy palmy niż 2 hektary. Standardowo, jeżeli to są pod jakieś duże marki, korporacje, no to do 50 hektarów śmiało takie uprawy od jednej produkcji mogą wynosić. I tak, taki olej palmowy czerwony, czym się różni od zwykłego oleju palmowego? Z oleju palmowym czerwonym mamy mnóstwo witaminy E. Witamina
mamy karotenoidy, koenzym Q10, sterol i lecytynę. I to wygląda tak, po prostu nie jest przetworzony, nie ma rafinacji, zostaje to, co jest w owocu. Bardzo często papugi się tym żywią jako na dziko, więc to też zwierzęta na przykład są podawane, jest to do zwierząt podawane. I często są prowadzone również badania. Można gdzieś w internecie znaleźć właśnie informacje o korzystnym wpływie oleju palmowego, bo najczęściej jest podawany, że jest negatywny, ale jak się pojawiają właśnie już informacje o pozytywnym, wynika to z tego, że jest to robione na tym surowym. Nigdy to nie jest, jeżeli chodzi o ten palmowy rafinowany olej. I tutaj mniej więcej właśnie mamy napisane, kto też profesor Kermet właśnie w Bangladeszu, w USA były prowadzone badania. Najczęściej są też izolowane witaminy z tego surowca, więc można się spotkać gdzieś z literaturą, że olej palmowy jest korzystny. Tylko wtedy zwracać uwagę, że chodzi o ten ekologiczny, na pewno nie ten, który jest wszędzie dodawany do produktów. Taką książkę, którą mogę polecić, to jest Cud oleju palmowego. To jest dr Bruce Five. On się przede wszystkim zajmuje olejem kokosowym, ale tak akurat dotyczy oleju palmowego. Olej palmowy też czasami jest mylony z kokosowym, bo kokosowy ma białą konsystencję, ale to jest inna palma, nie ma nic z nim wspólnego. O, kokosowy ma być biały, a jak palmowy jest biały, to znaczy, że jest rafinowany. Tak, żeby się też nie mylić tego. Jeżeli chodzi o zawartość karotenoidów w samym olejowcu gwinejskim, to mamy mniej więcej 10 razy więcej niż w marchewce, 30 razy więcej niż w pomidorze. I przebadane było, że około 600 rodzajów karotenoidów znajduje się w tym owocu. Jest to najlepsze źródło, jeżeli chodzi o karoteny, dlatego że nie mamy, tak jak w przypadku suplementów diety, wyizolowanej jednej frakcji, czyli najczęściej to są tokoferenole lub tokotrienole, tylko mamy cały taki kompleks i nawet jeżeli jest w mniejszych ilościach, nasz organizm to lepiej przyjmuje i traktuje jako pożywienie. I tutaj właśnie myśmy też robili badania, jeżeli chodzi o czerwony olej palmowy w Berlinie i tam wszystkie frakcje były wyizolowane. Mamy tokoferenole w alfa, beta, gamma, delta i tak samo tokotrienole. To jest właśnie pełna witamina E. Mniej więcej właśnie tutaj jest zawartość każdej witaminy E, bo też tej frakcji jednej jest więcej, jednej mniej. Przyjmowanie witaminy E, no to jest witamina młodości, ogólnie się używa takiego stwierdzenia. Zapobiega starzeniu się, chroni przed demencją, przeciwdziała miażdżycy, obniża zły cholesterol, wzmacnia system odpornościowy, blokuje wzrost nowotworów, chroni też oczy. No i tutaj mamy takie zestawienie, jeżeli chodzi o olej palmowy, bo z jednej strony wszędzie będzie właśnie ta informacja, że unikać, bo tak naprawdę powoduje choroby cywilizacyjne, właśnie miażdżyce, cukrzycę, ale tak naprawdę każdy olej utwardzony, może jeżeli będziemy używać każdych innych takich olejów rafinowanych, utwardzonych, będzie dokładnie ten sam efekt. Najwięcej musi się oparmiać, bo tak jak mówiłem, to jest 40% całej produkcji, jeżeli chodzi o oleje na całym świecie. Cechy takiego czerwonego oleju palmowego w odróżnieniu właśnie od białego, to jest właśnie zawartość koenzymu Q10, pełna witamina E, bogatość w karotenoidy. Smak, bo też jak go zróżnić smakowo, na przykład gdybyśmy kiedyś trafili na taki olej palmowy, to rafinowane są praktycznie bez smaku, mogą takim troszkę zjałczałym masłem smakować. Jeżeli chodzi o czerwony, to smak zbliżonej wędzonej papryki, bardziej na wytrawny, czyli to też bardzo fajnie, jeżeli na przykład używamy olejów tropikalnych. Oleje tropikalne można używać do diety paleo. To jest taka pierwotna dieta, można używać do ketogenicznych. Jeżeli ktoś, często olej kokosowy jest polecany, jeżeli ktoś nie lubi kokosowy ze względu na słodki smak, to jest bardzo fajna alternatywa. Dodatkowo tutaj mamy około 50% kwasów nasyconych, ale nie utwardzanych i 50% kwasów nienasyconych. Czyli jest taką, powiedzmy, takim kompromisem, jeżeli chodzi o tłuszcze, bo te nasycone kwasy pozwalają mu wytrzymywać większą temperaturę, nie utrenia się, dłużej możemy przechowywać, a mimo wszystko tych nienasyconych mamy kwasów też dostarczamy. Przy czym zawsze pamiętajmy w diecie zbilansowana dieta, czyli używamy innych tłuszczy, nie tylko jednego. To jest podstawa, jeżeli chodzi o używanie. Zalety takiego oleju to też jest właśnie odżywia mięśnie, skórę, chroni. Bardzo fajnie na przykład taki olej palmowy ekologiczny używać sobie przed ratem lub w ciągu lata.
On bardzo fajnie chroni skórę przed promieniowaniem słonecznym. I to nie smarujemy się, tylko jemy. Ta zawartość karotenów z witaminą E będzie miała taki wpływ. Wzmacnia i chroni wzrok. Tutaj też właśnie ze względu na karotenoidy wzmacnia serce, odżywia mózg. Olej palmowy czerwony możemy wykorzystywać do pieczenia, do smażenia. Przy czym jeżeli chodzi o smażenie, około 100 stopni Celsjusza, ewentualnie jajecznicę sobie zrobimy, jakieś chude mięso, drób. Na koniec na przykład na oleju kokosowym można smażyć smalcu i na koniec dodać tylko. On bardzo fajnie tak zagęści, zmieni smak. Dodatek do sosów, zup, pasty można z tego sobie robić. I tak na koniec no, chciałbym właśnie też pokazać, że z tym olejem palmowym to nie jest tak do końca, że tylko mamy zły i dobry. Raczej tak właśnie jest, że jest zły i dobry. Nie jest tylko to, co zawsze się przedstawia, żeby unikać tego oleju palmowego, ale żeby mieć też świadomość, że na pewno, tak jak mówiłem, tam gdzie on jest podawany jako dodatek, nigdy to nie będzie olej wysokiej jakości, jest to olej utwardzany, z względu tego, że produkuje się go niskim kosztem. To by było tak mniej więcej wszystko, co chciałbym przekazać. Jakby były może jakieś pytania, to mógłbym wyjaśnić. Bardzo dziękuję bardzo. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.